A więc nadszedł ten dzień, na który wszyscy czekaliśmy. Siemaneczko wszystkim, to ja Gnewan i witam was w ostatnim odcinku oceniającym piosenki z Eurowizji. Już jutro, ponieważ zakładam, że ten odcinek pojawi się w niedzielę, zaczyna się właściwy tydzień eurowizyjny, więc wow, wyrobiłem się, jestem pod wrażeniem samego siebie, wiem, egoistyczne, ale cóż, przez chwilę wątpiłem, że się wyrobię, szczerze mówiąc, ale cóż, na szczęście się wszystko udało, bardzo mnie to cieszy. Dziś, jak widzicie po tytule, będziemy oceniać naszego własnego reprezentanta, ponieważ będziemy sobie słuchać przez pozycji Polski. Oczywiście ja piosenkę Polski już słyszałem, ponieważ oglądałem preselekcję i słyszałem ją też podczas oficjalnej premiery, ale to było tak dawno, że szczerze mówiąc nie wszystko z niej pamiętam, więc dzisiaj ją przesłucham i powiem wam pokrótce, co o niej myślę. Polska w tym roku wybrała przez selekcje narodowe, przez format Tu bije serce Europy, wiem, kreatywna nazwa. I te preselekcje były, według mnie przynajmniej, w miarę spoko, przynajmniej pod względem muzycznym. Mieliśmy bardzo różnorodną stawkę, bardzo ciekawą. Mieliśmy Anię Byrcy, którą mogliście poznać w The Voice. Mieliśmy Unmute, czyli zespół osób głuchych. Mieliśmy Darię, która miała hit Paranoia w stawce. No i mieliśmy również Ochmana, który, czyli zwycięzcę 11 edycji The Voice, tak, 11, który ostatecznie tę preselekcję wygrał. Wygrał on z piosenką River i to jej właśnie się teraz przysłuchamy. A więc Krystian Ochman, piosenka River, reprezentująca Polskę. Dobra, no to teraz przesłuchajmy sobie piosenki, którą wy doskonale już pewnie znacie. Ochman i River. Serbs, BLOV. Jadziem. Interns. To jest na żywo jakby coś. Bardzo klimatyczne intro. Bardzo piękny angielski. Bardzo ciekawa melodia. Ciekawa melodia wokalu. Pod względem wokalu jest punkt, co myślę, że nie dziwi. Ciekawe przejście, bardzo ciekawe. Takie z orkiestrowej aranżacji ma taki trochę trapowy beat. I falsety. Bardzo się wyróżnia ta część. Bardzo wyraźne przejścia między poszczególnymi fragmentami utworu. To, jak wiemy w tej noworocznej stawki, nie zawsze się udaje. Cudowny falsety. Świetnie skonstruowany bridge. Jacie, tyle przejść w tej piosence. To można się w tym trochę pogubić.
Teraz pytanie, będzie łup? To słychać różnicę, jest więcej skrzypiec, ale to nie było taki łup, jaki bym chciał. Propozycja Polski. Jak już wam powiedziałem, szczególnie początek mi zapadł w pamięć, bo pamiętam, że ja przed tak naprawdę Eurowizją to Krystiana Ochmana słuchałem, nie wiem, może raz, dwa razy, poza tymi sporadycznymi odcinkami The Voice. Więc pamiętam, że jak usłyszałem premierowo River, to pierwsze, co mi się tak rzuciło w uszy, to było to, że to była jego barwa, jego głosu. Taka nietuzinkowa, taka potężna, taka powerful, nie znajduję polskiego słowa XD, żeby to określić, ale myślę, że wiecie doskonale, o co mi chodzi. Cóż, piosenka świetnie skonstruowana, świetne przejścia pomiędzy zwrotkami i refrenem. Bardzo podoba mi się właśnie takie połączenie trochę orkiestrowej aranżacji, którą mamy w zwrotkach, z właśnie takim trochę trapowym, popowym bitem, który bardzo fajnie wyróżnia refren i bardzo nadaje takiego amerykańskiego klimatu temu refrenowi, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, ponieważ wielu amerykańskość już się przejadła, ale w tym wydaniu jest to bardzo dobre. Zarąbisty bridge, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego bridge'u, czysto muzycznie. Jest on naprawdę świetnie skonstruowany. Chciałbym, żeby w końcówce było trochę więcej mocy i żeby trochę bardziej się wyróżniała niż tylko dodaniem skrzypiec. I bardzo ładna końcówka. Takie zwolnienie trochę, takie trochę ritardando. Bardzo taka ładna, spójna. Bardzo takie ładne, spójne zakończenie. Więc tak naprawdę jedyne, do czego mógłbym się tu przyczepić, to właśnie, żeby trochę tą końcówkę bardziej rozkręcić. Wokalnie w punkt, ale to myślę, że nikogo nie dziwi. Czuć w tym głosie emocje, czuć w tej piosence autentyczność, jest ona bardzo fajna i nie mogę się doczekać, że mogę ją zacząć streamować sobie na Spotify'u. No i dołącza ona do mojego ścisłego grona faworytów, ponieważ ja w Polsce z czystym sercem totalnie subiektywnie dam 12. Ci, którzy byli ze mną jeszcze w serii wędrówki eurowizyjnej, wiedzą, że ja, jak było trzeba, potrafiłem skrytykować Polskę dość ostrymi słowami w sumie, więc wiecie, że ja pomimo, że to ojczyzna, i tak staram się, że tak powiem, myśleć z perspektywy osoby bezstronnej. No cóż, wielu się też zastanawiało, dlaczego ja tak długo zwlekałem z Polską, skoro Krystian został wybrany bodajże początkiem lutego, 14 chyba, tak, 14 to nie, a dobra, mniejsza z tym, został wybrany połową lutego gdzieś, chyba nawet 19 był wybrany, właśnie wiedziałem, że to było coś koło tego, ale po prostu chciałem go ocenić na koniec, żeby po prostu móc ocenić go na tle reszty i zobaczyć, jak wypadnie. Co ja przewiduję dla Krystiana Ochmana? Strzelam totalnie na ślepo, wiem, ciekawa gra słów, strzelam, że będzie na miejscu 7 w finale. Może być wyżej, ale my tak teraz, tak czysto strzelając na 7, myślę, że może być. Widziałem dzisiejszą próbę jego i Polska jest jednym z krajów typowanym do zwycięstwa, co mnie wcale nie dziwi i bardzo mnie to cieszy. Naprawdę super by było, jeżeli Polska wygrałaby Eurowizję po tym, jak tak profesjonalnie się za to zebrano w tym roku, bo wtedy może TVP by się przebudziło i przestał traktować Eurowizję jak jakiś, nie wiem, festiwal cringe'u czy coś, czym my doskonale wiemy, że nie jest. Więc cóż, ja mocno kibicuję Krystianowi. Mam nadzieję, że zajmie dla nas jak najwyższy wynik. Tego mu liczę. Mam nadzieję, że to moje siódme miejsce to jest niższy, że
to, że Krystian będzie ponad moje siódme miejsce, ale myślę, że to moje przeczucie powiedziało, że to będzie siódme. Ale mam nadzieję, że będzie, że się pomylę i że będzie on wyżej. O kwalifikacje do finału się nie martwię w ogóle. Zakłady bukmacherskie też są na naszą korzyść. Jesteśmy drugim krajem pod względem procent, który ma pewny awans. Jesteśmy chyba trzecim krajem pod względem procentowym do wygrania półfinału, więc statystyki nigdy nie były lepsze. Ja, jak już mówiłem, trzymam kciuki za Krystiana, życzę mu jak najlepiej. No, dziękuję Wam za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że piosenka polska Wam również się podoba. Podzielcie się opiniami o niej w komentarzach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Teraz zaczynamy nam się intensywny tydzień, ponieważ wideo powinny być codziennie od poniedziałku do soboty lub piątku. Zobaczę, jak się wyrobię z tymi przewidywaniami finałowymi, bo one pewnie pojawią się w piątek, a tak to będą odcinki codziennie. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Wiem, że się powtarzam, ale jest późno, bo nagrywam to, jak jest 21, więc sorki. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych filmach. Bye!